Hejka wszystkim, witajcie na moim kanale, zapraszam was dzisiaj na nowy filmik. Witam się z wami ja, z moją rozciętą brodą w ten piękny, śnieżny dzień. Właśnie porządnie sypie śnieg tutaj u nas w Warszawie. I chciałam wam dzisiaj nagrać film o moim telefonie, bo właśnie jak wam pokazywałam, jest mój prezent świąteczny, pokazywałam wam go, to bardzo dużo dostałam próśb na DM-ie, na Instagramie, żebym nagrała What's on my phone. Więc w sumie zawsze jak mam nowy telefon, to nagrywam, chociaż w sumie przeniosło mi się wszystko z tamtego, ale jakby nie nagrywałam wam jeszcze na starym, z tą nową aktualizacją, z tym nowym iOS-em, więc po prostu no jakby teraz można robić te widżety. Powiem wam, że ja się w to bawiłam, no próbowałam robić te kolorowe aplikacje, miało być tak, wiecie, tak... Tak jak te wszystkie laski z Pinteresta mają, ale u mnie się to nie sprawdziło ze względu na to, że po pierwsze to jest słabe, bo przenosi was, jak robicie skrót do jakiejś aplikacji, żeby była ona kolorowa, to jakby przenosi was przez ten skrót, to wszystko trwa dłużej, a poza tym no długo się to robi i dla mnie taki system był po prostu dosyć słaby, więc później zrobiłam sobie tak, że ustawiałam kolorystycznie sobie wszystkie aplikacje, ale dobra, przejdziemy do wszystkiego, włączam już wam tutaj nagrywanie ekranu. Jeśli w ogóle ktoś nie wie dlaczego, myślałam, że już nie będę miała tego plastra, bo jestem już po zdjęciu szwów, ale jednak muszę mieć takie tutaj plasterki jakieś ściągające, żeby mi się ta rana, wiecie, nie rozeszła. Jeśli ktoś nie wie w ogóle o co chodzi, skąd ta rana, to obejrzyjcie sobie poprzedni filmik, tam wszystko tłumaczę. Także jeśli chodzi o tutaj początkową tą kartę, w ogóle jeszcze może kogoś case'y interesują, ale to może później, w sumie mam tylko dwa case'y, więc tutaj nie ma co pokazywać, bo no tak jak mówię, bardzo krótko mam ten telefon. Jest to iPhone 11, jeszcze ktoś byłby zainteresowany, nie Pro, tylko ten zwykły, te dwa aparaty, i 64 giga pojemności. Dobra, więc tutaj na początku mam ten widget, wiecie, ten Friday i tak dalej. Po prostu widget kalendarza zrobiony w Color Widgets, albo czekajcie, zaraz wam powiem, jak to się nazywa. Kurde, jakbym ja to pamiętała jeszcze. Widget Smith. O, tam robiłam widgety, ale większość już pousuwałam, po prostu zajmowało mi to dużo miejsca i ja... Jakby wiecie, telefon ma być dla mnie użyteczny, a nie wyglądać jak ładna książka do oglądania, bo jednak z tymi widgetami to trochę tak wyglądało. W każdym razie tak tutaj różowo, mam taką marmurkową tapetę i dobra, przechodzimy już do aplikacji, więc pierwszy katalog social media, oczywiście Messenger, Facebook, powtarzam po raz kolejny, nie dodaję widzów na Facebooku, Messengera i Facebooka mam tylko dla znajomych. Snapchat też kiedyś był dla widzów, teraz znowu przestawiłam go na dla znajomych, bo po prostu wszystko co mam powiedzieć mówię na Instagramie, nie będę mówiła i tu, bo to jakby nie ma sensu. Poza tym myślę, że teraz już mało kto korzysta ze Snapchata w ten sposób, jakby ja też korzystałam z niego tylko do komunikowania ze znajomymi. TikTok, nie nagrywam na TikToku, chociaż ma nadal to moje stare konto Asia Live 0,10, coś takiego, i miałam tam chyba z 10 tysięcy obserwujących, i myślę, że już nad tym, żeby tam nie wrócić, jakby myślę nad tym, ale czy wrócę, to już też no nie wiem, w sensie wiem, że wiele z was mnie do tego namawia, ale mi się wydaje, że ja się po prostu totalnie nie nadaję na TikToka, jakby nie widzę tam siebie, ale może kiedyś, może kiedyś. Mail, tutaj mam Gmaila, po prostu pocztę, 1600 nieodczytanych wiadomości, spoko. I Instagram, no to Instagram, na Instagrama mogę was zaprosić. 17 tysięcy jest na osób, tutaj kiedyś było prawie 50, ale zhakowali mi konto, także zapraszam na nowego Instagrama. No i mam jeszcze konto prywatne dla znajomych. Także tak, narzędzia, dyktafon, kompas, miarka, kalkulator, ustawienia, przypomnienia, kalendarz, zegar, notatki. Podstawowe aplikacje, po prostu nie ma co się tutaj rozwodzić nad tym. Kolejny katalog, zdjęcia. I tutaj mam aplikację do przeróbki zdjęć, chociaż przyznam się szczerze, że z większości w ogóle nie korzystam. Tak naprawdę pobrałam je sobie tak trochę dla bajki do przetestowania, zobaczyć czy może znajdę jakąś fajniejszą aplikację do przeróbki zdjęć. Ale jednak najlepszy jest PixArt. I tak naprawdę w PixArcie to jest bezpłatna aplikacja, ja tam robię wszystko, w sensie ja tam robię miniaturki praktycznie cały czas, tutaj mogę pokazać jak to mniej więcej wygląda, po prostu no można robić dużo fajnych rzeczy, plusik, wybieramy tam tak naprawdę cokolwiek i jest git. Mate to jest spoko aplikacja, Color Story, no kiedyś tutaj kombinowałam głównie w Snapseed i Lightroomie kombinowałam, a resztę to tak naprawdę jeszcze nie zdążyłam przetestować, jakby ja jestem w słabo przeróbce zdjęć, tutaj nie będę się nad tym wywozić, bo
Bo ja po prostu daję zwykle kontrast, daję jasność, też nie bawię się w jakieś przerabianie totalnie zdjęć na Instagramu, po prostu dodaję je zwykle tak jak są, zwyczajnie, więc tak, to tyle. YouTube Studio to jest aplikacja dla influencerów, youtuberów, żeby sprawdzać statystyki, przychody właśnie nowych filmów i mogę tutaj też sobie dodawać miniaturki. Zwykle robię tak, że na przykład jak gdzieś jadę na weekend, to w piątek sobie wstawiam film na prywatny i później jak już jestem na miejscu, jest sobota, przychodzę do wstawienia filmu, to wchodzę sobie w YouTube Studio, przestawiam go na publiczny, zmieniam opis, tytuł filmu i tak dalej. YouTube Music, no to po prostu jest muzyka YouTube, ale też z tego niezbyt korzystam. No i zwykły YouTube, 2000 powiadomień. WP Poczta, to jest moja, ten mail, joannapietrzak10@wp.pl, to jest mój e-mail tylko i wyłącznie na współpracę, chociaż czasami na niego piszecie z jakimiś tam waszymi pytaniami, problemami, to też staram się odpisywać, ale właśnie głównie jest do współpracy. Też mam tutaj dużo niepoczytowanego. Pinterest, chyba tak raczej. No i jakby kiedyś nie rozumiałam tej aplikacji, a teraz ją naprawdę uwielbiam. Tutaj zrobiłam sobie takie tablice, pisanie. Tutaj mam różne inspiracje do pisania, wystrój sypialni, też jakieś tutaj dodatki, kolorowe paznokcie. Tutaj mam inspiracje paznokciowe, outfity, jakieś nawiązanie koszuli. No fajne rzeczy naprawdę można tu znaleźć, też kiedyś tego jakby nie czyli mam proste fryzury. I sypialnie jeszcze, o. No więc tak, polecam. Internet, Netflix to oczywiście moje nieodłączne. Ja nawet jak mam, nie chcę mi się nawet iść po komputer, ja po prostu oglądam najczęściej Netflixa na telefonie, wiem, może to jest dziwne, ale się po prostu dokładę, mam telefon i mi nic nie jest więcej do szczęścia potrzebne. Także tak, Spotify i tutaj mam też tutaj podcastów, ale tak głównie to muzyki i na pierwszym miejscu mam Taco. Jak było to podsumowanie. Zdjęcia. Po prostu galeria. Tutaj już przechodzimy, jakby to była taka strona główna, czyli to były rzeczy takie podstawowe i oczywiście na dole kontakty, telefon i tak dalej. I to jest strona podstawowa, a teraz przechodzimy do tej, tutaj już zaczynają kolorystycznie poukładane. Ale dobra, zacznijmy od tej strony pomarańczowo-czerwonej. I tutaj mam widget Spotify'a. Akurat mam nową płytę BDS Rewolucja Romantyczna tutaj automatycznie, ale ogólnie to takie po prostu piosenki, których aktualnie słucham, tutaj mi się zawsze wyświetlają, to jest bardzo wygodne. Diki, słownik angielski, to jest coś takiego jak tłumacz, tylko że pojedyncze słówka tłumaczy. The Recorder, to właśnie tym powinnam nagrywać teraz ten ekran, ale nagrywam zwykłym tym Apple jakby. SoundCloud, tutaj kiedyś słuchałam muzyki, już teraz nie za bardzo. Mam nawet Woodpada, na którym też kiedyś próbowałam nawet coś pisać, próbowałam coś czytać, ale to też chyba niezbyt dla mnie, bo kiedyś mi się marzyło, żeby w ogóle napisać własną książkę i jakby mam to nawet napisane w takich moich celach życiowych, żeby napisać własną książkę, ale raczej nie tutaj, jakoś tak na telefonie mi nie idzie pisanie. AliExpress, wiadomo, zakupki, ale dawno nie robiłam. Allegro, to jest moja ukochana aplikacja, po prostu ja ubóstwiam zakupy na Allegro. Zalando też często tam wchodzę, patrzę sobie na jakieś promocje. Mbank oczywiście, odrabiamy. Musi być szczególnie teraz w czasach pandemii, jak się siedzi w domu, odrabiam, jest no, bardzo przydatne, trzeba przyznać. Among Us, kiedyś grałam, teraz już przestałam, ale nadal sobie jest. TextGrabber, to jest coś takiego, że to chyba chodzi o to, że robicie, już nie pamiętam, na tym tekstu sobie nie korzystałam, robicie zdjęcie czegoś, tekstu jakiegoś i macie albo, żeby wam to przetłumaczyło, albo zrobiło z tego chyba skan. No pamiętam, że kiedyś z tego korzystałam, tak, to chyba skan robi. Photomath, oczywiście też bardzo potrzebny na matematykę. Rossmann, Uno, też od czasu do czasu lubię sobie pograć. SNKRS, to ostatnio pobrałam, bo jak się was pytałam właśnie, gdzie można Jordany kupić, jakby, bo no, po prostu no, nie ma mojego rozmiaru na oryginalnych stronach Nike, tak jak pisaliście Zalando, Nike, Sizer, no tam po prostu nie ma mojego rozmiaru, bo ja mam taki bardzo, wiecie, oczywisty rozmiar, który ma większość dziewczyn, po prostu 38, 38,5, więc po prostu nigdzie ich nie ma, więc myślałam, że może tutaj na jakieś, mam to jeszcze stok X na kolejnej karcie, więc myślałam, że może tutaj gdzieś uda mi się znaleźć te Jordanki, ale no nie idzie mi to. Tłumacz Google, tutaj kolejna karta jest, jak widzicie, taka niebiesko-zielona, czarno, początku jest czarno, potem zielono w sumie.
Tłumacz, player, widgetsmith do właśnie do robienia widgetów, Uber, nie korzystałam z niego, ale jest tu sobie na wszelki wypadek, Bershka, Watch to jest aplikacja do zegarka, Scanner App i to jest do skanowania tekstu, to też kiedyś jak dokumenty jakieś do współprac muszę wysłać skan, to właśnie korzystam z tych aplikacji, więc mi się sprawdzają. Sprawność to też jest do zegarka aplikacja. Google Maps, oczywiście ja bez tego się zgubię wszędzie. Wiadomości Google, lokalizator, skanerka. Skanerka jest do sprawdzenia składów kosmetyków, ale powiem wam, że tutaj chyba po jakimś czasie to przestało mi działać. W sensie jest chyba ograniczona ilość tych skanów, tak mi się wydaje. Ale no nie, niby działa, po prostu jest jakby ekran do... Podstawiacie tam kod kreskowy danego produktu i to wam tutaj znajduje, co to jest za produkt i czy ma dobry skład i tak dalej, ale to nie jest do końca też taki dokładny, więc ja tak średnio polecam. E-obuwie, też budki tam sobie oglądam. Color Widgets to jest kolejna aplikacja do robienia widgetów, ale wolę jednak Widgetsmith. Classroom, tam miałam w starej szkole lekcje na tym Classroomie, więc jeszcze sobie zostawiłam. Mapę Google, FaceTime, wiadomości, Endomondo, jak wiecie, czasami biegam raz na rok, to sobie włączę, więc też się przyda. Gramsdam, to ostatnio sobie zainstalowałam dla Beki trochę, to jest jakieś takie quizy do matury, ale powiem wam, że średnio polecam, w sensie tutaj nic tak naprawdę nie ma. Jakby te pytania do matury są takie bardzo, bardzo ogólne i to mi się niezbyt sprawdza. StockX właśnie też. Tam czekam na jakiś fajny drop Jordanków. App Store, wiadomo, tłumacz. Co? Kolejny tłumacz? Ile mam tych tłumaczy, Rose? Nie wiem, o co chodzi. A, mam kolejny tłumacz, Google. Pogoda, Vinted, właśnie, na Vinted. Powiem wam, że Vinted to jest super aplikacja i już nawet kupiłam tam jedną rzecz. I kupiłam normalnie stanik z Calvina Kleina. On normalnie kosztuje 160 zł, a ja go kupiłam tam nowego z metką, bo tam ludzie też często wstawiają nowe rzeczy z metką, także możecie sobie posprawdzać. To jest taki trochę internetowy lumpex. Ja też tam już parę rzeczy sprzedałam i naprawdę polecam. W sensie serio, ta aplikacja działa i jest jak najbardziej legitna, więc jakby jest ok. I ja tam kupiłam właśnie stanik nowy z metką, po prostu wiecie, ktoś na przykład dostaje coś na prezent, nie pasuje mu, to nie odkleja, nie odcina metki, tylko sprzedaje tam. Także ja zamiast zapłacić za 160 za nowy stanik, to zapłaciłam 90, także myślę, że spoko opcja. MAF to jest do matematyki, też pomaga rozwiązywać zadania. Teams, mam lekcje na Teamsach, także na telefonie też często wchodzę. Busu, to jest aplikacja nauki angielskiego, ale ona taka średnia jest, nie korzystam z niej. Quizlet do robienia fiszek, też czasami mi się tam zdarzało, szczególnie do hiszpańskiego tam robię sobie czasami. Librus, skróty, to jest taka wbudowana aplikacja. Word, jak dojadę, też oczywiście, żebym się nie zgubiła. Socratic, to jest taka aplikacja do nauki w sumie i tutaj jak macie jakiś problem z czymś, na przykład geometria, to tutaj są niby jakieś tłumaczenia, tylko że to jest po angielsku, ale chyba można jakiś taki odnośnik zrobić, o, macie na przykład różne filmiki na YouTubie tłumaczące to, no taki jeden jest, że to jest po angielsku, ale chyba jak się wpisze jakiś swój program, tutaj też jest taka opcja. Ok, moi drodzy, więc kontynuując, dalej mamy grę RC Touch, jakiś roller coaster, nie wiem, o co chodzi, szczerze mówiąc, miałam to grać, ale jakoś zapomniałam. Lekton to jest do słuchania podcastów i do czytania lektur chyba, jakieś takie różne tam są chyba opracowania, wydaje mi się, że to miało być w celu, zainstalowałam to w celu edukacyjnym, ale chyba nic nawet nie skorzystałam. Discord, tam też niby miałam się uczyć angielskiego, ale jak wiecie, ja mam bardzo crazy pomysły i bardzo wygórowane ambicje, a później ich nie realizuję za bardzo. Także o, Anglo Ninja, to wam mogę polecić, jeśli sobie chcecie pogadać pogadać z ludźmi z Polski, którzy też uczą się angielskiego. I tutaj jest jakaś rekrutacja. No, w każdym razie na Discordzie po prostu możecie się pouczyć angielskiego. Ja miałam to robić, ale jestem zbyt shy i boję się tak gadać z ludźmi. Dropsy, też
liczę, że znajdę tutaj moje wymarzone butki. Map My Run to jest do biegania. Chemia, tutaj rozwiązuję jakieś chemiczne zadanka. Tutaj się zmieniają foty, to jest zdjęcie z moją mamką, które kiedyś miałam na Instagramie, na tym poprzednim. Po prostu zmieniają się zdjęcia jakby za każdym razem. I na przykład o, tutaj na kolejny mam fotę z Laurą, to jest taki większy widget, a to jest taki mniejszy, na którym mam po prostu tak naprawdę chyba całą moją galerię wrzuconą, czy tam ulubione zdjęcia i one tak się zmieniają za każdym razem, chyba jak się odblokuje telefon, więc to jest fajne, to mi się podoba. Wolę już mieć takie widżety ze zdjęciami właśnie niż jakieś takie, wiecie, wymyślne, kolorowe napisy. A tutaj pod spodem też mam, żeby tak pasowało, to jest różowa karta, jak widzicie, tam ta była niebieska i tam był też widżet z krokami, ilością kroków. Dzisiaj przyszłam ponad kilometr. Dziwne. A tutaj mamy, że pasowało do różowego, który mam sobie widżet piątek, to w kolor widżet piątek i 15 stycznia i procent baterii. Podcasty mam tutaj, muzykę, czyli taką muzykę jakby pobraną w telefonie. To kiedyś jak nie miałam Spotify Premium, to tak robiłam. Hebe, OneNote to jest taki jakby zeszyt, który jest mi potrzebny do Teamsów, tam za angielskie zadania robimy. Flow to wiadomo, aplikacja okresowa. iTunes, zdrowie i iMovie, z którego nie korzystałam jeszcze ani razu. Na tyle, nie mam nic wymyślonego na telefonie, jakby nic odkrywczego. W większości aplikacji sama nie wiem do końca do czego służą, albo ich po prostu nie używam. Najbardziej potrzebna jest mi ta pierwsza, podstawowa karta, na której właśnie mam tak naprawdę wszystko. Wszystko co najważniejsze, jakby z tego tak naprawdę tylko korzystam. Dobra, no więc to byłoby na tyle, jeśli chodzi o to. Mam w ogóle naklejone szkiełko hartowane, tutaj mam takiego case'a z jakiejś strony internetowej zamówionego, ale nie pamiętam dokładnie nazwy. Tego muszę oddać Laurze, bo dawała mi go na początku, żebym nie rozwaliła telefonu, tak, pożyczyła mi po prostu. I mam jeszcze taki zwykły, przezroczysty, silikonowy, on jest jakiś brudny, ale no właśnie, więc tak sobie zmieniam na zmianę, raz mam ten różowy, raz ten przezroczysty. Ale teraz jakoś noszę różowe i że mam takie naklejki na aparat tutaj z tyłu, żeby mi się nie porysował. Nie wiem, czy to jest dobre, nie wiem, czy przesuwa mi się jakość trochę tylnej kamerki nie psuje. No, ale jakby jak dodawałam Instastory, to widziałam, że dużo z was mi pisało, że jest o niebo lepsza jakość i że no po prostu podoba wam się. Także cieszę się bardzo, bo właśnie głównie chciałam ten telefon, żeby mieć lepszą jakość. Ale jeśli mogłabym was poprosić o pomoc, to mam taki problem z iPhone'ami. Jakby to rzeczywiście jest tak, że jak już się kupi iPhone'a, to nie da się wrócić po prostu na Androida, bo po prostu się uzależnia od iOS'a, ale jakby mam taki problem, że właśnie z tamtym iPhone'em i z tym, że po prostu nie działa mi Wi-Fi na nich. W sensie działa bardzo, bardzo słabo. Jak mi normalnie na laptopie działa rewelacyjnie Wi-Fi w moim pokoju, prawie zawsze, no chyba że za jakieś przeciążenie, to na telefonie ja mam wiecznie po prostu problem z tym Wi-Fi i ja muszę, siedząc tutaj na łóżku w pokoju, ja muszę siedzieć na danych komórkowych, bo po prostu nie działa mi Wi-Fi. I przez to się siedząc marnuję sobie mój internet, który powinnam używać poza domem, więc to jest mało mądre. Może mi ktoś poradzić, co mam zrobić, bo jakby nie mamy wcale takiego bardzo złego Wi-Fi w domu, nie jest może jakiś najlepszy, ale normalnie powinno działać, a mi na telefonie po prostu nie działa, więc jeśli ktoś ma jakąś poradę, o co chodzi, co mogę zrobić, żeby to Wi-Fi naprawić sobie w telefonie, to proszę piszcie do mnie na Instagramie, joannapietrzak10. I to tyle, co wam chciałam powiedzieć w tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Jeśli tak, zostawiacie kciuki w górę i widzimy się już za tydzień w nowym filmiku na moim kanale. Pa, pa!